Wystawa składa się z dwóch części. Jedna część to są obrazy, które przyjechały z Muzeum Historycznego w Sanoku. Jest ich 45. Obejmują właściwie cały proces twórczy artysty od okresu fantastycznego po właściwie ostatni rok działalności. Drugą część stanowi pokaz Human Condition, spektakl, można powiedzieć, połączenie muzyki, przy której pracował artysta, z obrazami, które powstawały przy tej muzyce. Wybitny artysta. Zawsze szedł własną drogą, nigdy nie szedł z nurtem. Pierwszy okres w malarstwie Beksińskiego niewątpliwie był zbrutalizowany, bo być może chciał zadrażnić widza, prawda? Chciał go czymś jakby poruszyć. Później łagodnio. W Muzeum Historycznym w Sanoku jednostek muzealnych, można powiedzieć, że jest około 6 tysięcy, jest cała masa różnych, nie wszystkie się daje pokazywać. Obrazy technicznie są dopracowane do perfekcji. Widać jego kunszt artystyczny, malarski, także naprawdę jest co oglądać.